No i mamy zgromadzone tutaj materiały i narzędzia, które będą nam niezbędne do zmontowania tego urządzenia, czyli oscylatora, do poziomowania stołu drukarki 3D. No to zaczynam składanie tego urządzenia. Dobrze. Aha. Pokażmy ten model. Tak wygląda. No w sumie jest 5 części takich. To jest taka zatyczka. To jest taki docisk silnika. No i na oś silnika się nakłada taki element, który będzie służył do obciążenia silnika, by powodował właśnie oscylację. Dobrze, zacznijmy. Jeden kabelek przekładam tutaj. I tutaj ten zielony kabelek też muszę najpierw właściwie zdjąć izolację na końcu. Można to tak. Można też w inny sposób. Dobrze. I teraz dwa kabelki pójdą do przełącznika, a tutaj ten i ten zielony. A dwa kabelki pójdą do czarny do silnika i do silnika. Warto końcówkę tego zielonego, jak to się mówi, zabielić trochę. Żeby nam się chciał zlutować później. Trafił się kabelek, który się słabo chce lutować. O, dobra. No i teraz przylutuję do silnika. I czarny kabelek jeszcze do silnika. Nie chcesz tak. To może tak będziesz siedział. Przylutowało się. To teraz te dwa tak.
No, polutowało się ładnie. Teraz silnik ma wylądować tak. Wstępnie pokażę, jak to ma wyglądać. Potem zrobimy to naprawdę. Te kable muszą sobie pójść przez ten otwór. Tak. Tak. To można je powyciągać. Ten czerwony też by się przydało tu wyciągnąć. Tak. Ten czarny powinien się tutaj schować w taką szczelinę, która tam jest, otwór, żeby to przylegało jednak jak należy. Tutaj musi się jeszcze zmieścić taka zatyczka. No tak, to się wszystko jakoś składa. To sprawdzimy jeszcze, czy chce działać. Zanim ostatecznie złożymy. Słychać, że silnik pracuje. Przecież musimy nałożyć to coś. To jest tak pomyślane, żeby można było zwiększać albo zmniejszać obciążenie tego silnika tym balastem. Dlatego ta śrubka się tak wkręca. Ona sama mogłaby stanowić sobą balast. Jak to dobrać tą masę i baterię, to jest trochę nie takie oczywiste, ale z tą masą ładnie to pracuje, z taką. A bateria, jedyny problem jest, jak jest za mocna, jedna i druga. Wtedy lepiej dawać słabsze baterie, jeżeli wibracje są za duże. Patrzmy. A teraz nie słychać hałasu, a teraz słychać hałas. Hałas nie sprzyja nam. Musimy tak to zrobić, żeby było to przymocowane i nie powodowało hałasu. W tym celu służy klej i tutaj taka taki element przytrzymujący silnik.
Jeszcze jedna próba. Trochę lepiej. Okej. A teraz już można docelowo myśleć o złożeniu. Tutaj ważne, żeby nie było szczeliny, bo tutaj przykleimy i to będzie już zabezpieczone przed drganiami. Przełącznik musi się chować. O tak. Bardzo ładnie. Tak. No, jest dość cicho, to dobrze. To znaczy, że możemy to posklejać. Celem jest oczywiście, żeby nie dopuścić do hałasu. Tak. Dotknąłem to. Nie jest zbyt fajne. Nie jest zbyt przyjemne dotykanie tego kleju, ale co zrobić? No nie fajne to jest. Okej. Pewnie są jakieś fajniejsze sposoby. Tak. No właśnie, tutaj trzeba zwrócić uwagę, żeby nam klej nie przykleił elementu właśnie. Wirującego. Takich dźwięków nie chcemy. Dobra. Jest cicho. To dobrze. To dobry znak. Tak. To teraz jeszcze bardzo ważny element.
taśma dwustronna. Tak. Jest taśma dwustronna. Z nią jest pewien problem, bo ona nie może tak mocno trzymać, jak trzyma. W tym celu trzeba sobie znaleźć trochę zakurzonego jakiegoś miejsca, albo można, akurat nie mam nic pod ręką poza kawałkiem tutaj ubrania. No i w ten sposób ją, tą taśmę dezaktywuję częściowo, tak żeby ona nie chciała potem za mocno się przyklejać. Nawet potem bardzo mocno osłabiona, ona bardzo skutecznie trzyma podczas wibracji. Tam pojawia się jakieś takie zjawisko, że ona przylega. O, to już ją praktycznie zdezaktywowałem. Jeszcze troszeczkę jakichś takich paprochów. No jest. Patrzmy. Tak to wygląda. A jak to się używa, to już na innym filmie, tak? To właściwie wszystko.